Jestem Michał, jestem z Polski. Opowiem wam o tym, jak każdy mój dzień stał się niezwykły. Studia, kumple, imprezy, randka z narzeczoną stały się dla mnie czymś wspaniałym, od kiedy zrozumiałem, że to nie jest tylko kolejny dzień mojego życia, ale spotkanie z drugim człowiekiem. Moje życie bez drugiego człowieka jest puste. Zrozumiałem to kilka lat temu, kiedy w moim życiu pojawili się niezwykli ludzie. Adam, Rafał, Alicja, Ola, Marek, Magda i wielu, wielu innych, dzięki którym się zmieniłem. Obecnie żyję w jednym z domów wspólnoty Larsz. Mieszkam z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Pomagam im w codziennych czynnościach i uczę się od nich, że w życiu najważniejsze jest to, kim jesteś dla drugiego człowieka, a nie kim ważnym jesteś dla świata. Oni nikogo nie udają. Dla nich jesteś tylko dobry albo zły. To właśnie jest ważne. Odnaleźć dobro w sobie i w drugim człowieku. Życzę wam otwarcia na każdego z tych, których spychamy i odrzucamy, bo nie pasują do modnej wizji świata. Oni powiedzą wam, jacy naprawdę jesteście. I would like to be with you and work with day, but I can't. I should stay with my friends because they need me. But we shall be connected through our prayers.